Witam serdecznie po raz kolejny z nadwody. Kolejny weekend i kolejny wyjazd na San. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, zacząłem łowić klenie i pstrągi na ultralighta. Wędeczka, jaką używam, to Natural Herd od 1,5 do 8 gram. Kołowrotek Shimano Sepia 3000S. Do tego gumy Libry i Tanty Fishapa i próbujemy, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Cieplej. Jest godzina po 6:00. Jest 8 stopni na plusie. Woda nad wodowskazie 202 cm. Widzę, że wczoraj coś padało i woda jest trochę trącona, no ale zobaczymy. Na trąconej wodzie zawsze ryby są mniej ostrożne, więc miejmy nadzieję, że coś uda się złowić. Jest duża ryba! Duża ryba! Pleń. Wow. 3,5 kilo. Jezu, jaki kleń. Ja pierdzie. Masakra. Na larwę Libry. Wow, już mam okazję. Jaki grubas. Ja pierdziele. Masakra. Mniejszy niż ostatni, ale... Dobra, jeszcze raz go pokażę. Nie wiem, czy coś się nagrało. Czy nie? O, jaka woda zimna. O, klen jest tak gruby, że nie mogę go w karku objąć. Masakra. O, straszny grubas. I puszczamy rybkę. Ale gruby. Przynęta od Libry, larwa 4,5 cm. No, chłopaki mi przed chwilą krzyczeli, że ten mój klein miał około 53 cm. Ułamałem patyka takiego sztywnego mniej więcej na długość ryby i zmierzyli to przed chwilą. Musicie mi wierzyć na słowo, bo miałem miarki, gdzieś zgubiłem. Muszę kupić nową. Jest ryba. Chyba w prąd. No.
Fajna ryba. Nie wiem. Nie widzę jeszcze. Ło, chyba kleń. Kleń, nie? Chyba tak, nie wiem. Kurwa. Zaraz ci powiem, czekaj. Kleń chyba. No, kleń duży. To tutaj te kluchy płoszą, te pstrągi. Podejdź bliżej trochę. Też mi było widać. Ło! Mam cię! O kurde! Ale ładna klucha. O, jaki gruby. Nagrywaj. Piękny. Wypiął się już. Nagrywaj. No te kluchy tutaj, mówiłem ci, że te kluchy tutaj naszły. Kurde, myślałem, że to zaczep, a to chłopie granie. Ale klucha. Oczywiście. Na larwę z libry. Piękny. Czekaj. Ła. Już wam pokazuję tego klenia. Zmierzyliśmy go szybko, 57 cm. Moja największa klucha w tym sezonie. Poczekaj, stój. O, taki. Zassał larwę libry, 4,5 cm białą i zaraz wraca do wody. Strasznie gruba ryba. Piękny. Dobra, nie męczymy rybki do wody. Ale gruba z masakra. I do wody. Poszedł. Pięknie. No, emocje trochę opadły. Wyjechała fajna klucha, 57 cm. Zaraz wam tutaj gdzieś zdjęcie wrzucę na miarce. Kleń mega gruby. No i co? Przyjechaliśmy rano, nic się nie działo, jakieś pstrągi się spławiały, ale w ogóle zero reakcji na cokolwiek. Zmieniałem gumy, I założyłem na chwilę znowu tą larwę białą 4,5 cm od libry. Wrzuciłem tutaj w rynnę i w sumie branie było mega delikatne, bo poczułem dopiero tak jakby guma wleciała w jakiś zaczep. Zaciąłem, a się okazało, że na końcu zestawu jest właśnie ten oto kleń. Siedzi, fajna ryba, nie wiem, ale fajna ryba siedzi. Padł, no, nie wiem, możliwe, nie.
Jest. No jest. Nie wiem. Duża ryba. No. Nie wiem co to, ale... No, coś większego, nie? Klej. Klej? Chyba tak. Klej? Chyba tak, no. Mission complete. Klej, no. Mission complete. Mówiłem, że jest za dużo tych k***wa kleni tu. Słuchajcie. A trochę mniejsze. No pewnie, nie denerwuj. Jakby męczył go. Mniejszy, nie? Trochę. No, mamy drugiego klenia. No, taki, zdjęcie ci zrobić? No za chwilę, taki koło 5 duszek. O, taki. Nie będę go mierzył szybko. Co te kapy? Zaraz go wypuścimy do wody. Taki, myślę, że koło 5 duszek. No zrób. Nienawidzę cię. Normalnie goś, to co, będziemy mogli spokojnie pójść już, nie? Nie, nie, tu ich więcej stoi. Nie, nie, no, tak, no. tak. Chodź na pstrąga, kurwa, nie na klenia. Ja w dupie mam pstrągi, jak biorą klenie. Taki grubas na librę. Ło, jaka woda zimna.